Raport Regionu, Zbigniew Filar, witam wszystkich naszych widzów. Ze mną w studio Ryszard Pagacz, radny Rady Miejskiej w Tarnowie. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj porozmawiamy trochę o nowym wiceprezydencie Tarnowa, Tadeuszu Kwiatkowskim. Pana kolega Wiesław Krajewski wczoraj w Radiu FDN mówił o wielkim niezadowoleniu i politycznym rozegraniu tego stanowiska. Też pan tak widzi? No, pan poseł Wiesław Krajewski zna bliżej, bo to z tamtego terenu, z Dąbrowy Tarnowskiej, pan nowo wybrany, powołany wiceprezydent Kwiatkowski pochodzi. Ja go znam trochę mniej, no, ale dla mnie też to było wielkim zaskoczeniem, taki ruch ze strony pana prezydenta Ciepieli. W Tarnowie nie ma specjalistów, którzy mogliby tą funkcję pełnić? No właśnie, to się trochę wpisuje w taki nurt narzekania, że tam władze centralne powoływane są, czy wicewojewoda, czy inni wysocy urzędnicy z zewnątrz. Natomiast, czy na przykład dyrektorzy spółek partyjnej. Tak, na przykład. Natomiast tutaj, i często właśnie to ze środowiska okołoprezydenckie takie argumenty, takie zarzuty padają. Natomiast tutaj pan prezydent powołał człowieka z Dąbrowy Tarnowskiej. Sądzę, że są w Tarnowie osoby, które mogłyby z powodzeniem tę funkcję pełnić. I na pewno dla dobra Tarnowa. Prawo i Sprawiedliwość w Radzie od początku było w opozycji do prezydenta już w tamtej kadencji. Nasze miasto Tarnów upatrywało takiego swojego jakby koalicjanta z koalicją obywatelską. To nie jest taki policzek dla naszego miasta Tarnowa trochę? No myślę, że tak, bo ta propozycja wiceprezydenta była wysunięta w stosunku do naszego miasta, Tarnowa. Z jakichś powodów nie przyjęto, nie podjęto tej propozycji. Natomiast no w tej chwili to nie bardzo rozumiem. No czekamy na najbliższą sesję, czekamy na najbliższe rozmowy z panem prezydentem, czy to już jest koniec koalicji, czy to jest tylko taki manewr. Tamte 4 lata pokazały, że można funkcjonować bez Rady Miejskiej, która by była za prezydentem. Upatruje pan, że te 4,5 roku do następnych wyborów może być taki sam pogląd funkcjonowania Rady? No mamy dopiero kilka miesięcy od wyborów, ale to, co już w tej chwili obserwuję, to sytuacja rzeczywiście może być podobna. Nie? Brak zdecydowanej większości, bo jak widzimy, nasze miasto Tarnów głosuje czasem razem z nami, czyli z koleżankami i kolegami Prawa i Sprawiedliwości. Nawet widzę pewne zaniepokojenie chociażby wyborem pana Kwiatkowskiego na wiceprezydenta ze strony tej formacji, która powinna wspierać pana prezydenta. No, niektórzy radni dość mocno tą argumentują. Swoje niezadowolenie. Czy będzie taka destabilizacja? No zobaczymy. Zobaczymy po tym, co pan prezydent będzie w kolejnych propozycjach budżetowych czy przedsięwzięciach, które będzie chciał realizować, przedstawiał. Zresztą mamy na najbliższy czwartek sesję nadzwyczajną, to coś już się więcej może dowiemy. Ale ja się spodziewam, że to tak będzie brnęło, że to taka będzie destabilizacja, no i prezydent być może w ten sposób będzie chciał funkcjonować. Czyli kolejne 4 ponad lata zmarnowane do Tarnowa. Zmarnowane. Patrząc też w przyszłość, parking na placu Kazimierza ma nie być udostępniony dla mieszkańców. Tamten plac po remoncie będzie wyłączony. Taka jest propozycja pana Romana Ciepieli, prezydenta Tarnowa. Ma pan na to jakieś inne rozwiązanie? Rozmawialiśmy w wąskim gronie radnych i z udziałem pana prezydenta, wiceprezydenta. Ta propozycja padła. Można by się z tym zgodzić, tyle że trzeba dać mieszkańcom alternatywę. No, trzeba szybko budować gdzieś w centrum piętrowy parking, taki, żeby był ogólnie dostępny. Tam jest wiele miejsc, które powinny być, które zasilałby ten parking, prawda? Czyli mamy i Burek, mamy rynek, te wszystkie restauracje, o których mówimy. No, ludzie muszą mieć możliwość dojazdu tam. Padły takie różne oryginalne propozycje. Wydaje się, że w tym kierunku trzeba zmierzać i szybko zacząć budować parking piętrowy. Piętrowy parking w centrum miasta, w Starówce? No, podziemny. Można wykorzystać różne możliwości. Jak wiemy, płyta rynku w stosunku do ulicy Bema na przykład jest dość znaczna różnica poziomów. Czyli no, dzisiaj są tam takie technologie budowlane, które można to wykorzystać i z korzyścią dla tego. Ale czy miasto stać? Bo no teraz słyszeliśmy na ostatnich sesjach, że brakuje pieniędzy. Na nic, w
budżecie nie ma na śmieci choćby nawet. No więc właśnie. No to jest dobre pytanie, czy miasto stać, no ale no, ugrządziemy w korku, no bo samochodów przybywa, trzeba rozwiązywać ludzkie problemy i wydaje się, że parkingi, zresztą na ten temat dawno zwracaliśmy uwagę, że budowa parkingów jest ogromnym wyzwaniem dla władz miasta. Trzeba w tym kierunku zmierzać, no i szukać sposobów, jak to zrealizować. Ale patrząc też na ten paraliż, który szykuje się w centrum Tarnowa, Tarnów przez rok będzie mało atrakcyjny dla turystów, jeżeli rynek zostanie remontowany, koło katedry zamknięta inwestycja przebudowy drogi ze względu na te wykopaliska archeologiczne i kości, które tam się znalazły. No trudna sytuacja w centrum. No rzeczywiście, to się jakby nałożyło trochę tak niekoniecznie zawinione, to jest zawiniona przyczyna. Przedłużające się prace remontowe na ulicy Katedralnej, no wynikły z tego, o czym pan rektor wspomniał. Natomiast jeżeli chodzi o remont rynku, prezydent zapewniał, że no, tak spróbują zorganizować ten remont, żeby jak najmniej zaszkodzić restauratorom, bo to głównie o tą grupę chodzi. Jak to będzie, no zobaczymy. Pewne obawy są, dlatego że pamiętamy słynny remont ulicy Krakowskiej. No i dwukrotny. Tak, wręcz. No właśnie. I te protesty ze strony ludzi, którzy potracili często biznesy. Szkoda, bo to no, trudno się odbudować, jeżeli traci się klientów, to wielkie galerie przejmują je błyskawicznie. No właśnie, wspomniał pan o galerii, ma powstać kolejny duży najazd na osiedlu Jasna. Są plany odnośnie wybudowania dróg dojazdowych. No tam mieszkańcy dość głośno mówią o tym problemie, że nie życzą sobie takiego dużego obiektu i pod swoimi oknami. Tak, i trudno się dziwić. No, każdy człowiek chciałby mieć przynajmniej wieczór i noc przeżytą w spokoju. Jeżeli powstaje blisko zamieszkania, blisko bloku, na osiedlu powstaje taki duży obiekt, to z całą pewnością wpłynie negatywnie na warunki życia. Trudno się dziwić. To jest trochę sytuacja zastana, dlatego że tam te rzeczy dotyczące pozwoleń, dotyczące zmian, tam kiedyś miał być teren rekreacyjny, to pamiętamy. To się wydarzyło jeszcze w 2006 roku. Dzisiaj jest jeden radny, który pamięta, właściwie dwóch, z tym, że jeden głosował przeciw, inny głosował za. Natomiast no, sytuacja jest trudna, naprawdę. No, najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby miasto zaproponowało jakąś zamianę, właściciel, który sam może z własnej inicjatywy powinien podjąć też działania zmierzające do tego, żeby no, nie budować konfliktów. Zamiana byłaby najlepszym rozwiązaniem. Pan radny Sak podejmie jakieś działania, bo otrzymał teczki z dokumentami na ostatniej sesji od pana Marka Ciesielczyka. Będzie nad tym pracował? Nie rozmawiałem z panem Piotrem Sakiem na ten temat, czy pójdzie w... No, czy tak, czy też mieszkańców na pewno ciekawi, co tam w tych teczkach jest. Tak, natomiast z tego, co wiem, pan radny Piotr Sak, pan mecenas, jest mocno zaangażowany w temat. No zobaczymy. Będziemy mieć spotkanie w klubie, to porozmawiamy na ten temat. Wczoraj protesty nauczycieli, strajki w szkołach. To dość trudny temat przed wyborami zarówno do Europarlamentu, jak i do Parlamentu Krajowego dla Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim problem dla uczniów, tych gimnazjalnych, którzy dzisiaj powinni pisać swoje egzaminy. No tak, to rzeczywiście jest trudna sytuacja, ale głównie dla społeczna. Uważam, podobnie jak wielu ludzi pytanych o opinię, że środowisko nauczycielskie może nie jest najlepiej wynagradzane, natomiast jest to zawód z misją i stawianie przed faktem dokonanym i uczniów, i nauczycieli, że w żadnym wypadku, jeżeli rząd nie ulegnie tym płacowym żądaniom, nie odbędą się egzaminy, to jest jakby zrywanie z tą misją, który nauczyciel powinien mieć. I to w wątpliwym świetle całe środowisko nauczycielskie stawia. Ja uważam, że ta metoda egzekwowania swoich roszczeń nie jest do przyjęcia. Głównie strajkują nauczyciele w szkołach publicznych, tam gdzie jest karta nauczyciela, w tych niepublicznych, przekształconych w latach wcześniejszych, głównie dzięki albo za przyczyną zmian w ustawie przez Platformę Obywatelską wprowadzonych o szkolnictwie. Tam nie ma możliwości tak naprawdę strajku, bo dyrektor dysponuje budżetem szkoły. Jasne, no więc może w ten sposób, w tym kierunku powinny iść zmiany, żeby likwidować kartę nauczyciela. Wtedy zmienia się i pensum, zmienia się ilość godzin, które nauczyciel musi odpracować. Wtedy może nauczyciele docenią to, jakim wielkim osiągnięciem była karta nauczyciela. Myśli pan, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało na tyle odwagi, żeby podjąć taką próbę zmiany
Tego nie wiem, to pani wicepremier Szydło jest szefową tego zespołu negocjacyjnego, natomiast no, pewne rozwiązania będą różne proponowane. Myślę, że być może i taka propozycja też padnie, ale nauczyciele muszą sobie też zdawać z tego sprawę, że wiele innych środowisk, wiele innych zawodów, no to jest 40 godzin pracy tygodniowo. Natomiast nauczyciele jednak mają to 18 godzin, czy tam 22, jak w przypadku innych zawodów, na przykład pedagogów czy psychologów, no ale to jest dużo mniej, to jest prawie połowa. Tutaj też nasuwa się pytanie, co z konsekwencjami dla dyrektorów szkół, bo czasami może się tak zdarzyć, że związki zawodowe się wycofają, bo już jest mowa o tym, że to są strajk w każdej szkole, to jest autonomiczna decyzja danej placówki. Tak, ale środowisko nauczycielskie wywiera pewną presję na pozostałych, na kolegów. Do mnie docierają takie informacje, że w tarnowskich szkołach niektórzy nauczyciele, czy niektórzy wicedyrektorzy no, próbowali wywierać presję na pozostałych, no, nazywając tych ludzi łami strajkami, czy tam niesolidarnymi kolegami, koleżankami. Ja bym chciał przypomnieć tutaj wszystkim, że prawo do strajku jest prawem, ale nie obowiązkiem. To jest wybór człowieka, jak się ma zachować i taka sytuacja, no to się ociera o mobbing, ale na pewno jakąś presję, która jest niezgodna z zachowaniem i z etyką. Myśli pan, że wyjdzie rząd z tej opresji strajkowej? Sądzę, że tak, dlatego że te strajki, te postulaty od samego początku nie były poparte przez 100%. Z tego co słyszymy, około 47% w Polsce szkół strajkuje, pozostałe nie. Czyli temat jest złożony. Większość ludzi, większość badań sondażowych i osób wypowiadających się tak twierdzi, jak ja przed chwilą powiedziałem, że żądania płacowe owszem, bo zawód nauczyciela nie jest wynagradzany no, tak, jakby należało, natomiast nie jest do przyjęcia taka presja, że to się dzieje wszystko w okresie dla dzieci najtrudniejszym, bo to są okresy właśnie egzaminów. Wielu nauczycieli ma po kilka kierunków ukończonych, to też są nakłady finansowe, które no, muszą wyłożyć, żeby się dokształcać. Ale to jest wpisane w wykonywanie zawodu nauczyciela. Zawód nauczyciela, podobnie jak lekarza, polega na tym, że stale trzeba się dokształcać. No, takie mamy życie, że procesy coraz nowe zachodzą. Ludzie wykonujący ten zawód muszą ciągle podnosić swoje kwalifikacje. Tak jak mówiłem, no, to nie dotyczy tylko nauczycieli, dotyczy także lekarzy, farmaceutów, no wiele innych zawodów. Obstawia pan, że będą kolejne protesty innych grup społecznych teraz przed jesiennymi wyborami? Trudno powiedzieć. Na razie nie słychać o takich. No, urzędnicy raczej nie. Zresztą niektóre zostały usatysfakcjonowane. Niektórzy mówią, że tylko pani Beata Szydło nie będzie strajkować i pan premier Morawiecki. A reszta już pójdzie w protestach. No, tak żartobliwie mówią. No więc właśnie, no, można w ten sposób. Natomiast ja sądzę, że duża część polskiego społeczeństwa docenia jednak te przemiany, które w Polsce zachodzą. Naprawdę dużo dobrego w ostatnim czasie, w ostatnich 3 latach w Polsce się wydarzyło. Normalizacja jest jakaś, prawda? Czyli zaczynają ludzie troszeczkę odczuwać te pozytywy zmian w Polsce. No to fakt, że trochę więcej pieniędzy w portfelu jednak jest, to też wpływa na rozwój gospodarczy i na ten popyt wewnętrzny. Ja sądzę, że to będzie wygasać. Bardzo dziękuję. Fala strajku będzie wygasać. Bardzo dziękuję za rozmowę. A moim Państwa gościem był Ryszard Pagacz, radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.